wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę albo pamiętamy, że jeżeli jesteśmy głodni, to zwykle jak wyjdziemy na dwór i jest zima, jest nam zimno. Natomiast jak jesteśmy po dobrym obiedzie, możemy wyjść na dwór i nie jest nam tak bardzo zimno. Dlaczego nie jest tak nam bardzo zimno? Dlatego, że po prostu produkujemy więcej ciepła. Czyli człowiek głodny, ktoś, kto jest głodny, prawdopodobnie, jak powiedziałem, albo będzie przytupywał nogami, albo będzie starał się ciepło ubrać. Natomiast ktoś, kto jest po obfitym posiłku, może sobie pozwolić na to, że nawet rozepnie kurtkę albo płaszcz. Czyli tworzymy sytuację, w której zwierzęta są żywione do woli i układ wegetatywny może kompensować ograniczenie w zachowaniu się organizmu. Podobny wykres, jak pokazałem poprzednio. Zwierzęta znajdują się w pomieszczeniu, w komorze o kontrolowanej temperaturze. Temperatura otoczenia spada, osiąga 10 stopni i utrzymywana jest przez następnych kilka tygodni na tym poziomie. Zwierzęta, które nie mają dostępu do promiennika podczerwieni, oczywiście nie mogą utrzymać temperatury klatki na wyższym poziomie, spadnie on do temperatury otoczenia. Zwierzęta, które mogą uruchamiać promiennik podczerwieni, uruchamiają ten promiennik podczerwieni. Proszę zauważyć, że kiedy zwierzęta były żywione na niskim, były utrzymywane na niskim poziomie żywienia, w ciągu godziny włączały mniej więcej 90 do 100 razy promiennik podczerwieni. Te zwierzęta są żywione do woli i one włączają promiennik podczerwieni tylko 30 razy w ciągu godziny. W dalszym ciągu pozwala to utrzymać temperaturę otoczenia na wyższym poziomie niż temperaturę klatki na wyższym poziomie niż temperatura otoczenia. Sugeruje to, że możliwość zwiększenia odpowiedzi ze strony układu wegetatywnego umożliwiła tym zwierzętom zmniejszenie intensywności termoregulacji behawioralnej. Jeszcze raz przypominam, moim problemem, który mnie interesuje, jest to, w jaki sposób skwantyfikować, w jaki sposób ilościowo ocenić lub opisać zachowanie się zwierzęcia lub człowieka. Mamy w tym momencie już pierwszą istotną liczbę. Zwierzęta, które były żywione do woli, uruchamiają promiennik podczerwieni 30 razy w ciągu godziny. Zwierzęta, które były na niskim poziomie żywienia, były zmuszone do skutecznego stosowania termoregulacji behawioralnej, włączały promiennik podczerwieni mniej więcej 100 razy na godzinę. W jaki sposób zachowała się temperatura ciała zwierząt? Temperatura prosiąt doświadczalnych, które mogły uruchamiać promiennik podczerwieni, była nieco wyższa niż temperatura zwierząt, które nie mogły uruchomić promiennika podczerwieni, niemniej jednak one były, te temperatury były do siebie zbliżone. Nie było to, nie była to sytuacja taka jak poprzednio, kiedy różnica między temperaturą zwierząt doświadczalnych a kontrolnych była bardzo znaczna. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta te, które nie miały dostępu do promiennika, mimo wszystko mogły kompensować poprzez zwiększenie odpowiedzi ze strony układu wegetatywnego. Tak samo zwierzęta, które nie miały dostępu do promiennika podczerwieni, były znacznie mniej aktywne ruchowo. Natomiast w tej sytuacji, kiedy zwierzęta z obydwu grup mają dostęp, nieograniczony dostęp do pokarmu, a zatem do energii, którą mogą wykorzystać, ta aktywność ruchowa jest bardzo do siebie zbliżona. Mało, im zwierzę jest większe, tym ma to mniejsze znaczenie, czy one mają dostęp do promiennika, czy nie mają. Po 10 tygodniach zwierzęta mogą pozwolić sobie z obydwu grup na taki sam poziom aktywności. No i na koniec, tabelka wydaje się dość skomplikowana, natomiast chciałbym zwrócić tylko uwagę na jeden parametr. Jest to tak zwany współczynnik wykorzystania paszy. Współczynnik wykorzystania paszy. Co to znaczy? Współczynnik wykorzystania paszy to jest po prostu liczba, która określa, ile kilogramów paszy zwierzę musi zjeść, żeby przyrosnąć 1 kilogram.
I proszę zauważyć, że tu mamy zwierzęta doświadczalne. Przypominam, to są zwierzęta, które mogły uruchomić pomnik podczerwieni. Tu są zwierzęta kontrolne. Współczynnik wykorzystania paszy u zwierząt doświadczalnych wynosił około 1,5. U zwierząt kontrolnych wynosił on około 1,8. Co to znaczy? To znaczy, że zwierzęta, które miały dostęp do promiennika podczerwieni, szybciej przyrastały i wykorzystywały, potrzebowały na ten przyrost znacznie mniej paszy. Różnica jest statystycznie istotna, wynosi około 10%, sugeruje to, że rzeczywiście zachowanie się zwierzęcia miało bardzo istotny wpływ na jego fizjologię. Być może najbardziej przekonywujące jest to zdjęcie, z którego jestem bardzo dumny. Jedno zdjęcie czy jeden obrazek jest wart więcej niż tysiące słów. I proszę zwrócić uwagę, na pierwszy rzut oka te zwierzęta się od siebie różnią. Myślę, że nikt nie ma żadnej wątpliwości. Są to zwierzęta z jednego miotu, dwaj bracia. Na zdjęciu zwierzęta mają około 6 tygodni. Proszę zauważyć, że zwierzę po lewej stronie jest różne od zwierzęcia po prawej stronie. Widać, że to zwierzę jest dłuższe. To zwierzę wydaje się mieć budowę ciała bardziej zwartą. To zwierzę wydaje się mieć większe uszy. To zwierzę wydaje się mieć bardzo małe uszka. Być może trudno jest ocenić, jak długi jest ogonek, ale mogę Państwa zapewnić, że ogonek u tego zwierzęcia jest dłuższy niż u tego zwierzęcia. I jak sądzicie, które zwierzę znajdowało się w jakiej sytuacji? Zwierzę po lewej stronie miało możliwość w okresie rozwoju włączać promiennik podczerwieni, czyli w intensywny sposób korzystać z możliwości, jakie daje zachowanie termoregulacyjne. Zwierzę po prawej stronie nie miało takiej możliwości. Jaki jest wniosek z tego zdjęcia? Wniosek z tego zdjęcia jest dość dramatyczny. Możliwość pełnej realizacji rozmaitych zachowań może wpłynąć nawet na anatomię i morfologię organizmu. Jeżeli zdjęcia nie były przekonywujące, tu są podane wymiary tych zwierząt. Zwierzę z grupy kontrolnej, zwierzę z grupy doświadczalnej. Proszę zauważyć, że długość ciała zwierzęcia z grupy doświadczalnej była większa, długość ryja była większa, długość ogona była większa. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że to są struktury czy części ciała, przez które następuje utrata ciepła. Powierzchnia uszu u posiąt, które nie miały dostępu do promiennika, była 80 cm kwadratowych, powierzchnia uszu prawie 130 cm kwadratowych w grupie doświadczalnej. Półtora raza dłuższa. Następnie mamy sytuację, w której zwierzęta utrzymywane są na rozmaitych poziomach żywienia. Taki układ doświadczalny pozwoli na wybór, o ile możemy mówić oczywiście w odniesieniu do zwierząt o wyborze, na wybór pomiędzy skutecznym behawiorem i odpowiedziami ze strony układu wegetatywnego. Jak powiedziałem, zwykle zarówno ludzie, jak i ssaki stałocieplne starają się unikać wywoływania odpowiedzi ze strony układu wegetatywnego. Zwykle staramy się utrzymać temperaturę ciała poprzez odpowiednie zachowanie. Zwierzęta były utrzymywane na rozmaitych poziomach żywienia, w rozmaitych temperaturach, bardzo szybko. Zwierzęta, które szybko przyrastały, były utrzymywane w temperaturze 35 stopni Celsjusza na wysokim poziomie żywienia. Zwierzęta, które przyrastały bardzo wolno, trójkąciki, były utrzymywane w temperaturze albo 35 stopni Celsjusza, albo 10 stopni Celsjusza na niskim poziomie żywienia. Chciałbym teraz wprowadzić pojęcie set pointu, pojęcie punktu nastawczego. Jest to pojęcie teoretyczne, ale jest stosowane bardzo często, kiedy mówimy o homeostazie. Na podstawie pierwotnej koncepcji homeostazy powstało pojęcie punktu nastawczego. Ten termin jest stosunkowo rzadko używany w języku polskim, zwykle mówi się set point, czyli aktualnie optymalnego poziomu regulacji danego parametru środowiska wewnętrznego.
ta tabela pokazuje temperaturę wewnętrzną, w temperaturę ciała świń w czasie testów na sprawność termoregulacyjną, które odbywały się w temperaturze otoczenia 15 stopni Celsjusza. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na kilka liczb. Zwierzęta przed testem na wysokim poziomie żywienia, które znajdowały się w wysokiej temperaturze otoczenia, utrzymywały temperaturę na poziomie ciała, temperaturę na poziomie około 39 stopni Celsjusza. Zwierzęta na niskim poziomie żywienia, w niskiej temperaturze otoczenia, utrzymywały temperaturę ciała na poziomie 37 stopni Celsjusza, prawie 2 stopnie Celsjusza mniej. Nie ma żadnej wątpliwości, że te zwierzęta, które nie miały dostępu do pokarmu i nie mogły wykorzystać zachowania termoregulacyjnego, utrzymywały niższą temperaturę ciała. Sugeruje to, że ich set point, punkt nastawczy, był obniżony. Co się stało po teście i po nakarmieniu tych zwierząt? Zwierzęta na wysokim poziomie żywienia, w wysokiej temperaturze otoczenia wykazały taką samą temperaturę ciała jak poprzednio, jak przed testem, około 39 stopni Celsjusza. Natomiast zwierzęta na niskim poziomie żywienia, utrzymywane w niskiej temperaturze ciała, podwyższyły temperaturę ciała do poziomu zwierząt, które były utrzymywane w wysokiej temperaturze otoczenia. Można sądzić, że istnieją osobne i niezależne od siebie punkty nastawcze, set point, dla wegetatywnych i behawioralnych reakcji termoregulacyjnych ssaka. Co to oznacza? Oznacza to to, że w odpowiednich warunkach, w których zwierzę może zachowywać się, osiągnie ono inną temperaturę ciała niż w warunkach takich, w których nie może ono się zachowywać i nie może równocześnie realizować skutecznych odpowiedzi ze strony układu wegetatywnego. Nie może tych odpowiedzi realizować, dlatego że nie ma wystarczającej ilości energii. Najistotniejszym wnioskiem jest to, że ograniczenie możliwości skutecznej termoregulacji behawioralnej powoduje zwiększenie znaczenia układu wegetatywnego w funkcjach regulacyjnych. Następnym wnioskiem jest to, że utrudnienie zachowania termoregulacyjnego oraz ograniczenie reakcji układu wegetatywnego prowadzi do obniżenia temperatury ciała, zahamowania wzrostu, zmian anatomicznych i morfologicznych oraz zmian w behawiorze. To jest jedno z niewielu badań, które wyraźnie pokazuje, że ograniczenie w zachowaniu się powoduje dramatyczne zmiany w fizjologii organizmu. To nie chodzi tylko o to, czy jest nam wygodnie lub niewygodnie, czy chcielibyśmy bardziej poruszać się lub mniej poruszać. Chodzi o to, że rzeczywiście nastąpiły bardzo wyraźne zmiany. Jeżeli przypomnicie sobie zdjęcie tych dwóch zwierząt, nie ma żadnej wątpliwości chyba, że uniemożliwienie zachowania się spowodowało kolosalne zmiany. Utrudnienie zachowania termoregulacyjnego może to być również innego rodzaju zachowanie. Ja chciałem zilustrować problem utrzymania homeostazy przy pomocy zachowania na przykładzie zachowania termoregulacyjnego. To samo odnosi się do innego rodzaju zachowań. Ogólny wniosek jest taki, że w zakresie ocenianych wskaźników behawior zwierzęcia może skutecznie kompensować reakcję układu wegetatywnego i odwrotnie. Zakłócenie adekwatnego w danych warunkach zachowania może lub musi być kompensowane przez odpowiednie reakcje układu wegetatywnego. Behawior ma istotne znaczenie dla utrzymania bilansu energetycznego w nieoptymalnych warunkach środowiskowych. Lekturą, którą należy przeczytać i zapoznać się, jest podstawowa lektura, podstawowy podręcznik fizjologii, który opisuje niektóre z mechanizmów homeostazy. Również sugerowałbym podręcznik profesora Bogdana Sadowskiego pod tytułem Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. W jaki sposób zdefiniować homeostazę? Drugie pytanie, czy i w jaki sposób zachowanie się zwierzęcia przyczynia się do utrzymania homeostazy? I następnie, jakie czynniki mogą zakłócać homeostazę?